Mimo że minęło kilkanaście miesięcy, to myślę, że to jest mimo wszystko zbyt krótki okres, żeby ocenić, ponieważ zwracam uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, okres przejściowy, który sam prawodawca, tworząc prawo wodne, tak realnie przewidział. Mówimy o 31 grudnia 2020 roku. W zasadzie dopiero od 1 stycznia 2021 roku będzie można mówić o tym, że to prawo wodne w takiej pełnej krasie i okazałości zacznie obowiązywać. To jest jakby jedno. Drugi element, który też wydaje mi się nie daje szans na taką miarodajną ocenę, to fakt, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy prawodawca kilka razy nowelizował prawo wodne. Nowa nowelizacja jakby stoi u bram niejako i czeka. Jesteśmy po drugim czytaniu. Więc myślę, że mimo wszystko to jest zbyt krótki czas, żeby pokusić się jakąś kompleksową ocenę. Ja osobiście spodziewałem się, że będzie trudniej to prawo wodne tak realnie aplikować, zwłaszcza przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Też myślałem, że organ, mam na myśli prawo wodne, też biorąc pod uwagę skalę tej instytucji i skalę działania także tej instytucji, że będzie tutaj więcej kłopotów. Myślę, że jak spotkamy się za rok, to będzie szansa na bardziej kompleksową ocenę. Ja myślę, że one się głównie sprowadzają do tego, że taka jest intencja prawodawcy, że chce trochę uszczelnić system poboru opłat za usługi wodne i to raczej uszczelnić w stronę korzystną dla organu, mniej korzystną dla podmiotów, które są zobligowane do ponoszenia tych opłat. Aktualnie obowiązujące przepisy dają pewien margines swobody, jeśli chodzi o podejście do naliczania tych opłat. Jak to się, mam na myśli treść aktualnego materiału normatywnego, skonfrontuje z orzeczeniami sądów administracyjnych, które zapadały dosyć często ostatnio i raczej ich generalna wymowa była taka, że te wyroki były na korzyść podmiotu, który się z tą decyzją nie zgadzał, to ta nowelizacja idzie w stronę trochę domknięcia systemu, ma taki wydźwięk, ja to nazywam profiskalny. Wydaje mi się, że będzie łatwiej, aczkolwiek to jest tylko takie w tym momencie gdybanie, tak? Zobaczymy jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt tej nowelizacji. Natomiast intencja, jak dla mnie, ona oczywiście mam na myśli nowelizację, szerszy zakres, ale to, co jest w niej takie kluczowe i istotne, to wyeliminowanie pewnych luk, czy też takich miejsc, które mogą generować pewne spory interpretacyjne, w stronę jednak ułatwienia instytucji, która jest zobligowana do właśnie pobierania owych opłat za usługi wodne. Wydaje mi się, że nie i najlepszym dowodem jest kwestia opłaty za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych. Ja jako osoba, która stara się tym zajmować w praktyce, nadal dostrzegam sporo wątpliwości interpretacyjnych. Sam mam z tymi wątpliwościami na co dzień do czynienia, więc kwestia deszczówki w prawie wodnym, tak gdybym miał się generalnie pokusić, myślę, że ciągle jeszcze jest traktowana trochę po macoszemu i dalej będzie, jeżeli się nic nie zmieni w najbliższym czasie, dalej będzie generować sporo wątpliwości. Z drugiej strony można powiedzieć, nasza konferencja, na której się spotykamy, stanowi najlepszy dowód na to, że problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych nadal wymaga pewnego doszlifowania, wydaje mi się, przez prawodawcę. Chociaż z drugiej strony ja osobiście uważam, że to, co się wydarzyło 24 sierpnia 2017 roku, a więc zdjęcie z deszczówki tego statusu ścieku, tak jakby wyłączenie wód opadowych i roztopowych poza nawias, poza jakby zbiór ścieków, czy zdjęcie tego gorsetu prawnego, jest jak dla mnie, z mojej osobistej perspektywy, korzystnym rozwiązaniem. Tak? To wydaje mi się ułatwia gminom, przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym kreację swojego lokalnego systemu zagospodarowania deszczówki. No mam nadzieję, że tak. Ja się tym tematem zajmuję od lat i jestem gorącym orędownikiem zajęcia się właśnie w sposób taki kompleksowy, wieloaspektowy, bo to są nie tylko zagadnienia prawne. Prawo, może jestem prawnikiem, powinienem się
pewnie być może bardziej jakby ukierunkowywać w stronę jakby prawa, ale uważam, że prawo jest najmniej istotne w tej kwestii. Dużo istotniejsze są sprawy finansowe, tak? A jeszcze istotniejsze są sprawy środowiskowe, szeroko pojęte, które są związane z deszczówką. Temat retencji szeroko pojęty, a deszczówka przecież jest w sposób oczywisty powiązana z tym zagadnieniem, jest niezwykle istotny. Zresztą mówimy o tym na konferencji. To jest czwarta konferencja i ja na każdej z nich byłem i jak pamiętam, to całkiem solidny pakiet i wykładów, i potem dyskusji właśnie kręcił się wokół zagadnień środowiskowych. Więc sądzę, że na przestrzeni tych lat waga zagadnienia nie dość, że nie maleje, tylko rośnie, ale też zrozumienie, może dzięki temu, co się dzieje za naszymi oknami, tak, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, które każdy odczuwa, no też wzrasta. Dość trudne pytanie, bo z jednej strony korci mnie taki apel, taka rekomendacja, tak, gdzieś tam wygłoszona w stronę ulicy Wiejskiej, żeby wprowadzono i na przykład jakiś pakiet przepisów, które by w sposób sensowny i racjonalny dawały podstawę do tego, by stworzyć opłatę, tak, za zawody opadowe i roztopowe. Bo dzisiaj jakichś gotowych wzorców nie ma. Natomiast gdzieś tam z drugiej strony obawiam się, że biorąc pod uwagę emocje, które towarzyszyły na przykład tworzeniu aktualnego rozporządzenia taryfowego, obawiam się, że mielibyśmy podczas takich prac pewnie znowu sporo kłopotów, sporów, wątpliwości, no ale może jestem człowiekiem małej wiary, tak? Więc jeżeli miałbym sugerować coś prawodawcy, to wprowadzenie jakichś wzorców, jakiejś podpowiedzi, tak, dla gmin, dla przedsiębiorstw, jak zbudować, z jakich elementów, z jakich klocków zbudować opłatę za odprowadzanie deszczówki. Tak? Bo dzisiaj to jest, nie chcę powiedzieć pięta achillesowa wszystkich systemów, ale na pewno pewne miękkie podbrzusze, tak? Bo uważam, że ktoś, kto nie chce płacić, tak, przedsiębiorstwu jakiejś opłaty za fakt, że z jego nieruchomości odprowadzana jest woda deszczowa, tak, do infrastruktury, pewnie nie ma szans, żeby podważyć samą ideę, samą koncepcję, że jest jakaś usługa i ma za nią płacić. Natomiast ma szansę, wydaje mi się, zaatakować, tak, wysokość tej opłaty. Między innymi dlatego, że, no, że nie ma właśnie jakiegoś wzoru, tak to nazwijmy, tak, czy jakiejś jasnej dyrektywy, na bazie której moglibyśmy powiedzieć, ok, te elementy, te koszty trzeba w tej opłacie uwzględnić. Oczywiście to, że takiego wzoru nie ma, jak pokazuje przykład wielu, wielu gmin i przedsiębiorstw, nie jest jakimś kłopotem, tak, żeby te 3 zł 67 groszy netto za metr sześcienny, tak, albo 6 groszy za metr kwadratowy, a mamy takie przykłady, gdzieś tam wprowadzić. Więc sobie i przedsiębiorstwa, i gminy radzą bez jakiejś podpowiedzi, tak, w prawie. No ale myślę, że jeżeli mielibyśmy cokolwiek zmieniać, to ja bym sugerował tego typu ruch. Na pewno nie jestem zwolennikiem takich pomysłów, które gdzieś tam się podobno pojawiają, żeby z powrotem wody opadowe i roztopowe wrzucić do katalogu ścieków. Uważam, że to nie byłby dobry manewr. Ja osobiście jestem w pewnym sensie zadowolony, że deszczówka stała się niezależnym bytem, tak? Jest traktowana inaczej niż woda, niż ścieki w polskim prawie. Aczkolwiek podkreślam, wiele rzeczy należałoby tam pewnie jeszcze doprecyzować. Z jednej strony przypomina mi się w tym momencie bardzo fajny film pod tytułem Dzień Świstaka. Bohater budził się tam. Osoby, które nie widziały, bardzo tutaj gorąco polecam tą komedię w sumie, ale bardzo mądrą. Więc pewnie będziemy mówili o tym samym, tak? Czyli znowu nam się tak czuje, znowu będziemy mówili o tym, jak budować system, jak z jakich elementów budować opłatę, z pomocą jakich instrumentów prawnych ten system gdzieś tam, chcę powiedzieć, chronić, ewentualnie bronić się przed atakami na nasz model. Więc pewnie o tym będziemy mówili, ale mam nadzieję, tak, że podczas warsztatów, które ewentualnie
się odbędą, tak? Gdzie będziemy mogli zdjąć marynarki, zakasać rękawy i porozmawiać właśnie o tym, jak ten system tak realnie wprowadzić. Będzie więcej przykładów. Jest i tak lepiej, gdybym miał porównać zeszłoroczną konferencję z obecną, a wtedy też miałem okazję te warsztaty prowadzić, to w zeszłym roku miałem mniej takich realnych, z życia wziętych przykładów do pokazania uczestnikom. Mieliśmy mniej gotowych, praktycznych, a nie teoretycznych, nie akademickich modeli do omówienia. W tym roku było lepiej i mam nadzieję, że w przyszłym roku tych modeli będzie, tych przykładów będzie więcej. Po części dlatego, że Wody Polskie zaczynają tą presję ekonomiczną również w zakresie opłaty za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych wywierać. Tak? I na biurkach coraz większej ilości gminnych decydentów pojawiają się informacje o opłacie. Więc to jest taki impuls, który powoduje, że trzeba się zająć tym tematem. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo gorąco zaprosić na kolejną konferencję poświęconą gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi. Mam to szczęście, że brałem udział jak dotąd we wszystkich edycjach. Za każdym razem te kolejne edycje były jeszcze lepsze niż poprzednie, więc jestem głęboko przekonany, że piąta konferencja deszczówkowa przebije cztery pozostałe. Truizmem jest stwierdzenie, że jeśli chodzi o zakres merytoryczny tych konferencji, oferują one wielobarwną jakby tutaj paletę wiedzy, tak to powiem, zarówno od strony prawnej, ekonomicznej, praktycznej, technicznej, środowiskowej, więc na pewno jeśli ktoś chce w sposób kompleksowy dowiedzieć się, jak poradzić sobie z wodami opadowymi i roztopowymi, to nie znajdzie lepszego miejsca niż konferencja poświęcona gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi.